Cześć, dzień dobry, witajcie. Ja nazywam się Łukasz Sporny. A jestem Piotr Wróblewski. Jesteśmy z Centrum Chemii w Małej Skali. Chcemy Was zaprosić i mamy nadzieję, że uda nam się to zrealizować na wspólną przygodę chemiczną. Takie pierwsze spotkanie z chemią i też dlatego dzisiaj takie otoczenie. Piotr, powiedz, gdzie dokładnie jesteśmy i dlaczego tak zaczynamy tą całą wybuchową serię? Jest na to bardzo prosta odpowiedź. Kochani, patrząc na nas, możecie zaobserwować, że długich rękawów nie mamy. Są króciutkie, więc chyba jesteśmy gdzieś, gdzie jest ciepło. Oczywiście nagrywając to jesteśmy na dworze, to obserwując nas możecie wywnioskować, że jest w miarę ciepło i jest piękna pogoda. Tak jest, a ponieważ nasze spotkania to lekcje w sieci eksperymentalnie, to znaczy, że musimy nauczyć się, jak te eksperymenty, jak te doświadczenia przygotowywać. Dlatego zaczynamy od tych wszystkich dźwięków, które Was otaczają. No właśnie, tak naprawdę jesteśmy gdzie? Jesteśmy w Toruniu, kochani. Tak jest. Za nami, słuchajcie, znajduje się gotyk na dotyk. Możemy sprawdzić. Dzięki temu nie trzeba było się tak stresować z ustawieniem kamery, tylko po prostu tu nic nie trzyma pionu ani poziomu. Natomiast te dźwięki, które słyszycie, to między innymi... Szum wiatru, ale najbardziej wybijający się to jest dźwięk przejeżdżających samochodów i innych pojazdów. Od wielu lat, słuchajcie, trwa dyskusja, czy wycofać ruch ze starówki, czy tak naprawdę jakoś ograniczyć tą emisję i wszystko co dookoła. No jednak, jak widzicie, dyskusja nadal nie została zakończona i nie zostały podjęte decyzje. Ale to dobrze, bo możemy skupić się między innymi na zmysłach. I to one właśnie będą kluczowe w rozpoznawaniu wszystkiego, co dookoła nas. Czemu będzie poświęcony dzisiejszy odcinek, pierwsze spotkanie? Dzisiejszy odcinek będzie takim fajnym wprowadzeniem do następnych części, następnych naszych spotkań, ponieważ skupimy się na tym, jak poprawnie i prawidłowo opisywać doświadczenia. Mega ważne u nas jest zawsze bezpieczeństwo. Jak to będzie? Czy to my będziemy tylko te doświadczenia robić, a oni będą oglądać? Czy może jakaś interakcja z tego wszystkiego nam wyjdzie? Kochani, będziemy się starać Was jak najbardziej zaangażować. Może nawet niektóre eksperymenty będziecie w stanie sami zrobić, ale na pewno będziemy się postarać, żebyście pracowali też poza nami, poza naszym spotkaniem. Tak jest, natomiast nie warto robić doświadczeń w pojedynkę, samemu. Mega ważne i przede wszystkim najważniejsze w pracy każdego prawdziwego chemika jest... Jest jego para? Jego para to nie, ale jego para to może być również trójkąt, czwórka, może być Was więcej. Natomiast najważniejsze jest bezpieczeństwo. I o tym proszę zawsze pamiętajcie. Jak będziemy wspólnie eksperymentować bądź projektować jakieś doświadczenia, ważne, żebyście najpierw włączyli sobie lampkę, czy jestem do końca bezpieczna, czy czuję się swobodnie, czy jestem w bezpiecznym miejscu i wszystko zaprojektowałem prawidłowo. No i jakoś tak to nam to poleci. Także trzymajcie się mocno, zapnijcie swoje fartuchy, jeżeli takie macie, i ze zdrowym rozumem poeksperymentujmy. Przeniosłem się pod dach. Rzeczywiście nie ma teraz ze mną Piotra, przecież on cały czas nie musi tutaj być. Tym bardziej, że potrzebuje ściany. Zajmiemy się, słuchajcie, na dzień dobry opisem doświadczenia w chemii, a tak naprawdę nie tylko w chemii, ale i w ogóle w naukach przyrodniczych, bo przecież jeżeli badamy, jak zachowuje się liść wystawiony na światło, czy określamy, jakie są kierunki świata, bądź jeszcze czymś trudnym z fizyki, jakże fascynującym, to tak samo będziemy sporządzali obserwacje i wnioski. Zastanówmy się, jakie są elementy opisu doświadczenia. Pierwsze to tytuł, czyli temat. To, czym będziemy się zajmowali. Pamiętajcie, że jak sami będziecie wymyślali tytuły, żeby one nie zdradzały już, co będzie efektem danego doświadczenia, no bo po co wtedy takie doświadczenie robić? Na przykład ja osobiście nie przepadam za tytułem otrzymywanie wodoru, no bo później we wniosku, jakie można zadać pytanie, jak nazywa się gaz, który otrzymaliśmy? No bez sensu. Lepiej, żeby były trochę takie nie do końca odkryte. Kolejna sprawa to sprzęt i odczynniki, czyli wykaz substancji, wykaz narzędzi, wszystkich przedmiotów, które będą potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia doświadczenia. Kolejny punkt to taka recepta. Informacja punkt po punkcie, jak w książce kucharskiej, co trzeba by było zrobić krok po kroku, żeby osiągnąć zamierzony cel. Jeżeli nie mamy czasu na to, żeby tak pisać wszystkie te elementy krok po kroku, możemy również naszkicować schemat, który jednoznacznie osobie wykonującej doświadczenie pomoże, a nie przeszkodzi. I dwa najważniejsze punkty. Obserwacje i wnioski.
Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że nawet maturzyści, a studenci, a i niekiedy nam, emerytom, zdarzy się pomylić te dwa pojęcia. Obserwacje to wszystko to, co rejestrujemy w trakcie doświadczenia, korzystając ze zmysłów. Czyli niekoniecznie włączamy wielką wiedzę naukową, niekoniecznie otwieramy encyklopedię, tylko to, co nasze gały widziały, ale i również inne zmysły zarejestrowały, przenosimy na przykład na papier. Wnioski natomiast to połączenie efektów rejestracji zmysłów z wiedzą naukową, czyli tutaj już encyklopedii i tutaj już końcowe sformułowania, które naszą wiedzę poszerzają. Dobra, no ale skupmy się na tych zmysłach, bo powiedziałem, że w obserwacjach ważne są zmysły. Dwa pierwsze z nich, które wymienię, są takie subiektywne i bardzo często trzeba uważać na to, żeby za dużo swoich emocji nie przenosić w obserwacjach. Wzrok. No dobra, ja mogę powiedzieć, że za mną jest piękna, granatowa ściana. Ale ktoś inny, kto będzie obserwatorem tej ściany, mógłby podejść do tego troszkę subiektywnie. Widzę. O, nie widzę. Dlatego słuchajcie, nazywanie koloru ściany. Skoncentrujmy się na tym, że to niebieski, a nie dochodźmy już do tego, że jest jakiś sinokoperkowy czy odcień lazurowy. Szczególnie producenci farb mają tutaj sporą wyobraźnię. Kolejny zmysł, ten subiektywny, to węch. No dobra, tu również powiedziałem subiektywnie, ale proszę Was pięknie, unikajmy pewnych sformułowań. Na przykład sformułowanie z cyklu, ale wali. Ale nieprzyjemnie pachnie. Tak. Sytuacja wyjątkowa, odniesione w krótkim nagraniu. No byłoby to tutaj troszkę niekulturalne. Ponadto pamiętajcie, że czasami sformułowanie, że zapach spalenizny jest przyjemny czy nieprzyjemny, może sporo dać do myślenia o Was. Kolejny zmysł, dotyk. Jeden z pierwszych. To przecież jak byliśmy dziećmi, to dotyk naszych rodziców, czy w ogóle czegokolwiek, czego dotykaliśmy, pomagał nam poznawać świat. I tak teraz poznajemy, mimo że już jesteśmy troszkę starsi. To nie jest dokładny zmysł. Na przykład nie jest nam w stanie podać wartości temperatury przedmiotu, który dotykamy, ale jest w stanie określić, czy coś jest zimne, czy coś jest ciepłe. Ale zimna ta herbata ma chyba z minus 50 stopni. Dokładnie tak jak na filmiku. Zobaczcie, już jesteśmy naprowadzeni w to, czy dana przemiana wydziela energię w postaci ciepła, czy może gdzieś to ciepło zostało pochłonięte. No dobra, następny zmysł to taki, którego bardzo, ale to bardzo boimy się w laboratorium. Smak. I praktycznie w laboratorium nie wolno stosować smaku, no chyba, że to by było jakieś cukiernictwo, no ale laboratorium, cukiernictwo, okej, jesteście w domu. Zaprojektowaliście doświadczenie, w którym badacie smak różnych herbat. Dobra, ale czy dom jest takim laboratorium chemicznym? A teraz wyobraźcie sobie, że w laboratorium zamiast herbaty byłby na przykład jakiś kwas. Wróćmy może jednak do tej herbaty. Nie. Także tylko jedna sprawa odnośnie tego zmysłu. Nie smakujemy, czy to pracownia szkolna, czy to laboratorium chemiczne. Nie, bo po prostu nie. No i ostatni zmysł, który jest również bardzo, bardzo ważny, to słuch. Okej. Podczas korzystania ze słuchu, on jest bardzo połączony z innymi zmysłami, musimy pamiętać o tym, żeby zniwelować efekt tła. I dokładnie, tak też będziemy opisywali wszystkie dźwięki w naszych doświadczeniach z pominięciem tych szumów, zanieczyszczeń i w ogóle wszystkiego, co po drodze zostało na przykład usunięte ze ścieżki dźwiękowej tego filmu, żebyście teraz nas dobrze słyszeli. I jeszcze raz, łącząc wszystkie zmysły, przechodzimy do wniosków. Pamiętajcie, każde dobrze zaprojektowane doświadczenie, właściwa rejestracja, wykorzystanie zmysłów i łączenie wszystkiego ze sobą daje sukces we wnioskach.
Przed przystąpieniem do wykonywania doświadczeń zadbaj o BHP. I tak jak nasz aktor ma w głowie ideę, tak też wyposaży się w fartuch laboratoryjny. Nowiutki, piękny, wyprasowany, czyściutki. Dzięki temu no nie tylko będzie wyglądał jak gwiazda filmowa, ale również zapamięta, żeby zapiąć wszystkie guziki. Również mankiety. Tak jest, żeby nic mu nie wpadło tam do żadnych zlewek czy innych odczynników się w nim znajdujących. Następnie włosy. No fryzura piękna, ale tym razem zastosujemy gumkę, żeby to związać. Wy na pewno macie ładniejszą. I okulary ochronne, bo oczy są odzwierciedleniem duszy. I w takim stroju możemy bezpiecznie wykonywać doświadczenia. Oczywiście czasami jest to przesada, na przykład woda, herbata, no w goglach laboratoryjnych ludzie. Znowu toruńska cegła i symbole krzyżackie, ale nie przejmujcie się, jesteśmy tu po to, żeby utrwalić sobie to, co już wiemy. Wiecie, że do obserwacji przyrody i wszystkiego, co jest dookoła nas, stosujemy różne przedmioty. Wymieńmy może takie trzy najbardziej popularne, które gdzieś już pojawiły się na przyrodzie. Pierwszy z nich to lupa. I lupa, jak dobrze się domyślacie, tak jak okulary na twarzy Piotra, będzie służyła m.in. do tego, żeby lepiej widzieć. Czyli coś będzie można zobaczyć z bliska. Nie tak dokładna jak mikroskop, no ale rzeczywiście powiększająca. Kolejny przedmiot to metr, bądź ewentualnie taśma miernicza, czy inne służące do odmierzania długości. Możemy na przykład sprawdzić, o ile przyrosło dane drzewo, krzaczek, bądź zobaczyć, czy wy nie jesteście wyżsi, na przykład po wakacjach. I trzeci, równie ważny przedmiot ukrywa się w waszych telefonach komórkowych. Nie trzeba go kupować ekstra, oczywiście jest też taki dostępny, ale to na przykład kompas. Dzięki niemu, dzięki aplikacji, niezależnie od tego, jakiego mamy producenta, będziecie mogli odnaleźć kierunek świata, bądź na przykład wziąć udział w jakiejś grze, która naprowadzi was do konkretnego miejsca. Dobra, dobra, ale nie gadajmy. Zastosujmy te przedmioty w praktyce. Zobaczymy, jak one działają. Pierwszy z przyrządów to kompas. I tutaj naprawdę wystarczy, że ściągniecie sobie jedną z aplikacji, niezależnie od niczego, i możecie starać się określić swoją orientację w przestrzeni, znaleźć kierunek świata, bądź na przykład rozwiązać wspólny problem w postaci gry dydaktycznej, czy w ogóle poruszać się bezpiecznie po mieście. Często tak zdarza się, że na przykład różne aplikacje, które związane są z mapami, również wskazują, w jakim kierunku jesteśmy teraz ustawieni. Kolejnym użytecznym przyrządem, jak już wspomnieliśmy, jest centymetr, miarka. Może to być oczywiście linijka bądź taśma krawiecka. Dzięki niej możecie porównać sobie, zestawić różne długości. Na przykład teraz, podczas wykonywania pomiarów, Piotr sprawdza, jakiej długości są liście. Tak samo może sprawdzić, jakiej grubości jest dana łodyżka, bądź ewentualnie zestawić te dane no, ze swoją wysokością, czy jeszcze z czymś innym. W ogóle, słuchajcie, może to być fascynujące, żeby sprawdzać, o ile wyższa jest roślina po roku, na przykład, albo ile wam udało się zyskać nowych centymetrów. Także zapraszamy do wspólnego mierzenia nie tylko przedmiotów biologicznych. I ostatni bardzo ważny przedmiot, który nawiązuje trochę do fizyki, do optyki oraz do biologii, do obserwacji przy użyciu mikroskopu. My mamy co prawda lupę i spójrzcie, że na szalce jak znajduje się taki kamyczek jeden, to z daleka kiepsko jest nam go ocenić. Jednak jeżeli przyłożymy do niego lupę i odpowiednio nią wysterujemy, odpowiednio ją ustawimy, jesteśmy w stanie dostrzec, że kamień ten nie jest jednolity, czyli że jest to złożenie różnych ze sobą produktów, różnej barwy. Możemy zobaczyć, jaką ma strukturę, no i oczywiście wszystko powiększyć. Ceny lup też różnią się w zależności od tego, jakie mają zdolności optyczne. Ciekawostka za chwilkę. Do obserwacji różnych obiektów może również służyć pewnego rodzaju dziwny mikroskop. My dla potrzeb chwili nazwaliśmy go smartoskopem, to znaczy taki mikroskop, który można podłączyć do telefonu komórkowego, do waszego smartfona. Okazuje się, że dzięki niemu jesteśmy w stanie czasami uzyskać 15-krotne powiększenie, 30, a i niekiedy 60-krotne. Spójrzcie, jak ładnie widać z niego, na przykład jak wygląda ten kamień w powiększeniu. Przechodzimy, kochani, do wykonywania eksperymentów. Będziemy wykorzystywać substancje z domu, z życia codziennego. W pierwszym eksperymencie wykorzystamy kwasek cytrynowy i sodę oczyszczoną oraz sprzęt, który możecie dobrze znać.
Do wykonania pierwszego doświadczenia w tym odcinku potrzebne nam będzie szklane naczynie. My mamy krystalizator. Wsypujemy do niego łyżeczkę kwasku cytrynowego, który można dostać w sklepie spożywczym. Następnym składnikiem będzie soda oczyszczona. Popularny proszek używany na przykład przy nadkwasocie. Tak, może tata albo mama kiedyś pili wodę z sodą. Trzeba to wszystko wymieszać, może nie aż tak bardzo dokładnie, ale wymieszać, żeby substancje mogły się połączyć, żeby miały kontakt ze sobą. I kluczowy odczynnik – woda. My mamy taką wodę o temperaturze pokojowej, ze zlewu. Sprawdźmy, rzeczywiście mierząc termometrem wartość temperatury, to wychodzi około 23,5 stopnia Celsjusza. I teraz najważniejsze w doświadczeniu, żeby jednym sprawnym ruchem dodać określoną ilość wody. Tak samo my ze zlewki przelewamy do krystalizatora. Spójrzcie, co się dzieje po chwili. Pojawia się piana. Zawartość intensywnie pieni się. W chemii będziemy mówili, że wydziela się gaz, który ponadto jest bezbarwny. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Zmierzymy temperaturę po doświadczeniu. Po kilku chwilach. Jest 16,8 stopnia Celsjusza. Warto również zauważyć, że w trakcie doświadczenia piana jest już coraz to mniejsza. Doświadczenie chemiczne i jego opis. Skupimy się na tym podwójnie, bo to nasz pierwszy wspólny eksperyment. Nieważne jaki on był, musimy coś z niego wywnioskować. Pewnie zauważyliście, że podczas nagrania, kiedy prezentowany był ten sprzęt, odczynniki, wykonanie doświadczenia, komentarz lektora, ja akurat to odczytywałem, dotyczył tylko i wyłącznie obserwacji, czyli tego, co nasze zmysły były w stanie zarejestrować. Natomiast tam nie było wiedzy chemicznej. To taką samą sytuację mogę Wam przedstawić, zanim opiszemy przeprowadzone doświadczenie z tym, co trzymam teraz w dłoni. Mam tutaj kolbę stożkową, w której znajduje się pewien płyn, dokładnie pewna ciecz, której nie nazwałem po imieniu. Czyli gdyby chcieć powiedzieć kilka przykładów obserwacji, to mogę użyć sformułowania, że jest to bezbarwna ciecz, transparentna ciecz, czyli przezroczysta, tak? Jednak nie wolno mi jej nazwać po imieniu. Pamiętajcie, że nie ma takiego zmysłu, który by Wam podpowiedział, że jest to, nie wiem, alkohol etylowy, woda czy tym podobne. To dopiero przyjdzie we wnioskach. Dlaczego też nie mogę podać tego w obserwacjach? Ponieważ chociażby ta substancja nam się nie przedstawiła. Nie wyszła z transparentem i nie powiedziała: hej, cześć, to ja, woda, poznajcie mnie, od dzisiaj już zawsze każde doświadczenie będzie ze mną. No, pewna doza kłamstwa w tym jest ponadto. Dopiero we wnioskach, wykorzystując wszystko to, co wyniosłem z doświadczenia, mogę jako jedną ze sformułowań końcowych, jedno ze sformułowań podać, że jest to na przykład woda, bądź jakakolwiek inna substancja, mieszanina, czy jeszcze jakiś inny związek. Zatem, co nasze gały widziały, tak podsumowały. Dobra, przejdźmy do opisu doświadczenia. Przypominam, że istotą tego doświadczenia, w którym zmieszaliśmy sodę oczyszczoną, kwasek cytrynowy i podziałaliśmy na to wodą, było mierzenie temperatury. Co prawda obserwator powiedział, że wydzielał się jakiś gaz, tak, że pojawiały się bąbelki, jednak nie zbadaliśmy, cóż to tam powstało, bardziej zajmowaliśmy się zmianami temperatur. Pierwsze wskazanie termometru to było ponad 20 stopni Celsjusza. Taka była wtedy temperatura pokojowa w miejscu, gdzie wykonywaliśmy doświadczenie. Natomiast po zakończeniu, czyli jakby ten ostatni pomiar, wskazało wartość poniżej 20 stopni Celsjusza. Co to oznacza? Że kwas cytrynowy, który zmieszaliśmy z sodą oczyszczoną, jak podziałaliśmy na to wodą, to w trakcie pozwolił nam obniżyć temperaturę. Tak? Czyli wnioskiem z tego doświadczenia było podsumowanie, że temperatura zmieniła się, spadła, czyli całość się oziębiła. Są różne sposoby na to, żeby zadbać o czystość dłoni. Oprócz tego, że możemy je umyć zwykłym mydłem, możemy również użyć żelu antybakteryjnego, który ma nam pomóc pozbyć się niechcianych gości na naszych dłoniach. My zajmiemy się właśnie tym żelem, który można kupić w dowolnej drogerii. Sprawdzimy jego rozpuszczalność w wodzie oraz jeszcze jedną pewną właściwość, jego palność. W zlewce umieściliśmy wodę, ciepłą wodę. Tym razem będziemy badali rozpuszczalność w tej wodzie pewnego produktu o nazwie żel do dezynfekcji rąk. Znacie go na przykład z podróży. Dodajemy takiego zielonego żelu, około płaską łyżeczkę i staramy się intensywnie mieszać w jedną stronę. Spójrzcie, że już po chwili całość przybiera blado-zielony kolor. Ponadto jest jakby taka jednolita. Okiem nie rozróżnimy składników.
czas na kolejną bardzo poważną analizę, której wniosek gdzieś tam zapiszemy na naszej ścianotablicy. Kochani, tym razem zajmowaliśmy się produktem. Pewnym produktem dostępnym w życiu codziennym, w handlu i tym podobnym, który nazywa się płyn do dezynfekcji, żel do dezynfekcji. Na pewno dobrze go znacie. Gdyby spojrzeć z tyłu na etykietę tego produktu, okazuje się, że jego głównym składnikiem jest alkohol etylowy. Ale nie jest to jedyny składnik. Dlatego bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, co jest produktem dnia codziennego, to był ten żel, a co jest substancją, której cechy badaliśmy. No w tym przypadku akurat głównie zajmowaliśmy się alkoholem, choć nie tylko. Jeśli na dzień dobry żel miał intensywny zielony kolor, bo taki akurat mieliśmy do dyspozycji, natomiast później płyn, do którego dodawaliśmy, ta ciecz, przyjęła bladozielony, nie widać było gołym okiem kilku składników, tylko jeden, możemy zatem powiedzieć, że żel w wodzie się rozpuścił, czyli mamy wniosek końcowy. Żel, który służy do dezynfekcji, ten, który my mieliśmy, rozpuszcza się w wodzie. Moi drodzy, zajmiemy się teraz na pewno bardzo efektowną stroną chemii. Czekacie na jakieś wybuchy, na jakieś niesamowite płomienie? Troszeczkę spełnimy Wasze oczekiwania. W chemii, jeżeli zmiesza się odpowiednie substancje w odpowiednich oczywiście proporcjach, można uzyskać efekt tak zwany wow. Znacie na pewno pewne elementy, które pojawiają się na urodzinach, na torcie albo na weselach. Coś, co ma wabić i cieszyć oko. W parownicy umieszczamy niewielką ilość żelu do dezynfekcji rąk. My mamy oczywiście ten zielony. Następnie zbliżamy do niego zapalone uczywo. Warto zwrócić uwagę, że już po chwili przeskakuje na żel płomień. Kiedy przygasimy światło, okazuje się, że płomień ten ma swój wyjątkowy kolor. Jest taki błękitny, niebieski. Tym razem wprowadzam kolejne ułatwienie. Zanim sformułujemy wniosek, krótki, zwięzły i na temat, no to właśnie spójrzmy na temat, czyli tytuł doświadczenia. Przypominam, że badaliśmy palność tego produktu, czyli wniosek powinien odnosić się bezpośrednio do palności. Jeśli po zbliżeniu ognia na tym zapalonym uczywku płomień nam przeskoczył, całość płonęła, możemy sformułować wniosek, że żel do mycia rąk jest palny, czyli ten żel, którym dezynfekowaliśmy, jest po prostu palny. Po co nam ta informacja? No przy okazji było efektownie, pojawił się ogień, a przecież na to niektórzy bardzo czekają, ale ta informacja może być praktyczna na przykład do przewozu substancji albo związana z przechowywaniem danego czynnika, bo gdyby tak się zdarzyło, że w pobliżu jest gdzieś wysoka temperatura, źródło ognia, mogłoby to się skończyć tragicznie. Przypominam, że nie wszystkie substancje są palne. Oczywiście trzeba przeprowadzić doświadczenie, zachowując bezpieczeństwo. Zwróćcie uwagę, że tym razem ani razu nie pojawiła się obserwacja bądź wniosek odnoszący się do wyglądu samego żelu, bo my w tej części wcale nie chcieliśmy określić, czy on jest zielony, czerwony, tylko czy jest palny. Nie ma dobrej czy złej chemii. Po prostu chemia jest wokół nas. Wykorzystacie, kochani, teraz domowe produkty, dzięki którym będziecie mogli wykonać własny eksperyment, ale spróbujcie sami poczynić obserwacje, a wnioski wyciągniecie sami. Kolejnym ciekawym produktem jest fontanna tortowa albo raca tortowa. Spróbujmy sprawdzić, zbadać jej palność. Zwróćcie uwagę, że jest ona odwrócona w przeciwnym kierunku niż osoba wykonująca doświadczenie. Zbliżamy źródło ognia. Po chwili okazuje się, że od końca fontanny wyłania się dosyć długi, żółty jęzor. Ponadto po pewnym czasie, kiedy już ten jęzor delikatnie zmniejsza się, pojawiają się jasne iskierki. Bardzo jasne, tak jak na przykład spalające się zimne ognie. Kolejny raz badana była palność. Okazuje się, że tak jak zakładaliśmy, nie wszystkie substancje, nie wszystkie zmieszane ze sobą proszki, nie wszystkie doświadczenia kończą się tym samym efektem. Spójrzcie chociażby, że kolor płomienia był inny, bądź w ogóle jego wygląd. Dlatego tu użyliśmy słowa jęzor i coś od niego odchodzącego. Czy wymieniliśmy wszystkie obserwacje?
Oczywiście, że nie, no bo to nawet nie było tak bardzo potrzebne. Celowo nie podkreśliliśmy jednej obserwacji, która była tym razem słyszana w tle. Że słychać na przykład skwierczenie. No, czy tym podobny synonim tego sformułowania. Okazuje się, że dużo, dużo praktycznych informacji o danym produkcie możemy znaleźć na jego etykiecie. Dzięki niemu na przykład dowiemy się, że płyn do czyszczenia sanitariatów, zlewów nie powinien być nigdy spożywany, a z niektórymi proszkami użytecznymi chociażby do prania powinniśmy postępować w założonych rękawiczkach. Dla naszego bezpieczeństwa. Tak i tym razem na etykiecie z tyłu znajduje się informacja łatwopalne. Czyli kochani, wniosek z tego doświadczenia byłby prosty. Raca tortowa zawiera w sobie tak zmieszane związki, że całość stała się łatwopalna. Dobrze wiecie też, że takie race, fontanny mogą mieć różne kolory, tak jak fajerwerki. Przypominam wam natomiast, że jest to daleko idąca wiedza, bo to już trzeba gdzieś wyczytać. Z doświadczenia otrzymaliśmy żółty płomień, dlatego nie będziemy odnosić się do czerwonego czy jakiegoś innego. Natomiast były iskierki. No i okazuje się, że gdyby dobrze spojrzeć na tą etykietę, to jest tam jeden ze składników pył żelazny. Jeśli macie chwilę czasu, wpiszcie sobie w internecie, zobaczcie, jak zachowuje się żelazo, takie bardzo drobne, wprowadzone w płomień palnika, na przykład tak wysypane na ogień. Czy nie jest to podobne do tego, co obserwowaliśmy? Są jeszcze inne składniki, o których będziemy się uczyli w trakcie zagłębiania naszej wiedzy chemicznej i w kolejnych odcinkach, niekoniecznie następnym. Nie ma dobrej czy złej chemii. Po prostu chemia jest wokół nas. Wykorzystacie, kochani, teraz domowe produkty, dzięki którym będziecie mogli wykonać własny eksperyment, ale spróbujcie sami poczynić obserwacje, a wnioski wyciągniecie sami. Czas na domowe doświadczenie. Nasz bohater ma do dyspozycji zlewkę, czyli takie naczynie, które może służyć do odmierzania proszku do prania. Oraz herbatę, czerwona herbata leśna z owoców lasu. Potrzebny jest również wrzątek. Wlewamy tak niewielką ilość, maksymalnie do 1/4 wysokości zlewki, no już tak maksymalnie i mieszamy, 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 mieszamy. Tak intensywnie, tak żeby tam kolor się zrobił. I w ładne miejsce odkładamy łyżeczkę. No tak. No i teraz soda oczyszczona. Trzeba będzie dosypać pełną łyżeczkę sody. Ale uwaga, uwaga, uwaga! Obserwacje, wykonanie i wnioski to już wy. Czas leci jak szalony, pierwszy odcinek za nami. Przypomnijmy sobie jeszcze cele, po co my właściwie tutaj wzajemnie się uczyliśmy. Najważniejsze hasło, czegoś udało nam się nauczyć, mianowicie jest to opis... Opis doświadczenia przyrodniczego. Tak. A najważniejsze dwa elementy, które ciężko jest od siebie odróżnić czasami, to obserwacje, czyli wszystko to, co rejestrują nasze zmysły, oraz wnioski. Tu już musimy się podeprzeć naszą wiedzą. Tak naprawdę, słuchajcie, czy byście zdawali egzamin po 8 klasie, czy egzamin maturalny, czy jeszcze jakiś inny konkurs, najważniejsze jest to ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć te umiejętności. Dlatego warto odwołać się do pracy domowej, którą mam nadzieję, że z przyjemnością wykonacie. Tym bardziej, że pobudza ona wiele zmysłów i może wyciągnąć ciekawe wnioski. Drugie mega ważne hasło, które będzie towarzyszyło nam w każdym odcinku, to hasło na literę B. I nie jest to banan. Nie, bo to jest bezpieczeństwo. Tutaj warto, kochani, zauważyć, że zawsze środki bezpieczeństwa dostosowujemy do sytuacji, w jakiej się znajdujemy, tutaj akurat w laboratorium. Tak, mimo że to nasze domowe laboratorium, to nadal zdrowie jest jedno i o nie dbamy podwójnie. Także szanujcie siebie i wszystkich wzajemnie. Mamy nadzieję, że praca domowa będzie przyjemnością. Do zobaczenia w kolejnym spotkaniu na żywo filmowym. Do zobaczenia!